Witajcie drodzy inwestorzy. Witam Was na kolejnym spotkaniu z serii najczęściej zadawanych pytań w bardzo popularnej wyszukiwarce. Dzisiaj w tej wyszukiwarce zastanowimy się nad pytaniami dotyczącymi drzwi wejściowych. A jak drzwi wejściowe, no to wiadomo, musi być specjalista od tego typu produktu. Witam bardzo serdecznie Macieja Filipiaka. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Marcin. Maciej ma do czynienia na co dzień właśnie z tym produktem, także myślę, że będzie silnym wsparciem odnośnie tych najczęściej zadawanych pytań. Drzwi wejściowe przeszły sporą metamorfozę od produktu, który całe osiedla, całe bloki, jeden wymiar, jeden kolor. Dziś mamy możliwość personalizacji poprzez nie tylko kolorystykę, kształt, wielkość, szklenie, wyposażenie, ale też i kwestie termiki, bezpieczeństwa, estetyki wykonania. W końcu drzwi wejściowe to nasza wizytówka. Tak więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Oczywiście to, co najczęściej się pojawia w tej wyszukiwarce. Kiedy montować drzwi wejściowe? Przede wszystkim drzwi wejściowe należy montować po wszystkich obróbkach mokrych, czyli to są tynki, jak i posadzki. Na okres przejściowy pomiędzy wyschnięciem tych tynków, jak i posadzek, zalecamy montowanie drzwi przejściowych. Po osuszeniu budynku należy zamontować drzwi docelowe, w tym przypadku Solano. Właśnie, jeśli korzystacie Państwo, a mam nadzieję, że korzystacie ze sprawdzonej ekipy montującej, znającej się na swojej pracy, swoim fachu, oni na pewno Wam takie rozwiązanie zaproponują, tak? Tak jak kolega Maciej wspomniał, drzwi przejściowe na czas tych prac mokrych. Na naszym kanale YouTube też znajdziecie właśnie podpowiedzi odnośnie tego, kiedy wystartować z montażem drzwi wejściowych. Drugie pytanie, które też jest bardzo popularne, cena drzwi wejściowych. No i tutaj chciałbym podkreślić, że cena drzwi wejściowych powinna zejść na drugi plan. Drzwi jest to tak nasza wizytówka domu, ona charakteryzuje wizerunek domu. Jest bardzo często użytkowana zarówno przez użytkowników, jak i wpuszczamy ich naszych gości. No dokładnie, bo tutaj ta cena jednak nie powinna być głównym wyznacznikiem, bo tak jak wspomniałeś, one są bardzo często użytkowane. To, co powiedziałem na początku, też termika, bezpieczeństwo, tak? To też są te aspekty, są różne rozwiązania, które też wpływają na cenę, tak? Dokładnie tak. No i drzwi również nie kupujemy na rok czy też dwa. To jest produkt, który będzie z nami jakiś dłuższy okres czasu, więc również powinien spełniać nasze wymagania zarówno wizualne, jak i techniczne. Dokładnie. Tutaj też ten aspekt trzeba wziąć pod uwagę. Trzecie pytanie z serii tych najczęściej zadawanych. Jak wyregulować drzwi wejściowe? No i tutaj, aby zachować gwarancję, należy zawsze wspierać się wykwalifikowaną grupą fachowców. Polecamy, aby takie drzwi były regulowane co najmniej raz w roku, ze względu na szybkość czy też długość jego użytkowania. No właśnie, bo tutaj tak naprawdę wielokrotnie często są otwierane, w odróżnieniu od okien, tak, które możemy raz dziennie uchylić czy zamknąć, a drzwi jednak no, pracują dużo częściej. Tak? Dokładnie tak. No, polecamy, żeby takie przeglądy dokonywała firma, która takowe drzwi zamontowała. Jest to najprostsze rozwiązanie ze względu, że no, znają po prostu też ten produkt, który montowali, też wiedzą co i jak. No dokładnie, bo też te drzwi bardzo mocno rozwinęły się technologicznie. To nie są już dwa zawiasy góra-dół, jak kiedyś, tak? Na zewnątrz, gdzie tam można było kombinerkami troszkę podkręcić, wyjąć skrzydło i wszystko grało, młotkiem dopukać futrynę. Tylko ten produkt też przeszedł no, sporą drogę, tak, w rozwoju technologicznym. Dokładnie tak. Ta regulacja też już jest troszkę poważniejsza. I tak jak wspomniałeś, warto raz w roku co najmniej dokonać tego przeglądu, poprosić ekipę montującą. A jeśli, tak jak już wspomniałem wcześniej, korzystacie Państwo fachowych monterów, którzy znają się na swojej pracy, mają rekomendacje, na pewno też wyjdą z taką inicjatywą. Czwarte pytanie, oj, tu mi się nawiązanie do historii raczej nasunęło. Jak uszczelnić drzwi wejściowe? Z racji wczesnych urodzin mi się to kojarzy, nie wiem, koc pod drzwiami przy silnych wiatrach, czy doklejanie gąbki uszczelki
tak, na ościeżnicy czy na samym skrzydle. No, te czasy już minęły niestety, Marcinie. Teraz obecnie każde drzwi posiadają system uszczelek, które zapewniają przemarzanie, też chronią nas przed przemarzaniem, jak i przemakaniem, czy też przed dostaniem się wody do środka, do pomieszczenia. Czyli to już tak naprawdę, to też jest trochę nawiązanie do tego pytania wcześniejszego o cenę, prawda? Dokładnie tak. Żeby nie wracać do lat młodości z kocami pod drzwiami, czy upychaniem jakichś uszczelek dodatkowych, to warto o to dopytać też sprzedającego, tak? O system uszczelnienia, tak. Jaka klasa jest, tak? Bo to też chyba warto wspomnieć o tym, że drzwi mają też odpowiednią klasę. Dokładnie tak. Każde drzwi posiadają klasę odporności przeciw przenikaniu wody. Drzwi Solano takową klasę również posiadają. Tutaj nie ma obaw żadnych w tym aspekcie. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że drzwi właśnie wejściowe chronią nas od tych warunków zewnętrznych, nie tylko od akustyka i dostanie się niepożądanych gości, ale też termika ma znaczenie. Także nie musicie się Państwo martwić tutaj o dokupywanie specjalnych zestawów uszczelniających, jeśli wybierzecie odpowiedni produkt na samym początku. Drzwi wejściowe, jak możemy je spersonalizować? No przede wszystkim pod kątem wymiarów. To jest podstawa. Każdy z inwestorów ma swój indywidualny projekt, no i my dostosowujemy się do danego projektu. Dalej możemy również personalizować doświetla, zarówno boczne, górne, jak i po dwóch stronach. Ważną cechą, jak i fajną, jest również spersonalizowanie samych zawiasów. Mówimy tu o kolorystyce. Mamy do wyboru co najmniej dwa kolory. Obecnie bardzo modnym jest kolor czarny i też mamy to w swojej ofercie. Mi się kojarzy personalizowanie drzwi poprzez tylko tabliczkę z imieniem i nazwiskiem i po tym się rozróżniało, kto można było. Pamiętam nawet u jednych sąsiadów z liść dębu i żołędzie zazdrościliśmy i mieli tak ozdobną tabliczkę i spersonalizowane drzwi. A tutaj widzicie Państwo kształt, kolor, pochwyty. Pochwyty, dokładnie tak. Tak, pochwyty bo to też nie jedna klamka jak u wszystkich, tylko mamy kilka możliwości. Dokładnie tak. Mamy zarówno pochwyty wpuszczane, czyli które są licowane razem z panelem, jak i normalne, tradycyjne, zwykłe pochwyty, które są umieszczane na panelu. Nowością i fajnymi elementami, którymi możemy wyposażyć jako nowości totalne już teraz w obecnych czasach, to są na przykład elektroniczne wizjery. Czyli nie słynny Judasz, tak, i controlling korytarza czy podwórka przed tym, co się dzieje, tylko mamy możliwość, tak, elektroniki, która też, z tego co wiem, ma możliwość chyba zapisywania, tak, i weryfikowania, dokładnie tak, kto do naszych drzwi się zbliża, także to bezpieczeństwo jest bardzo rozbudowane. Cały system kontroli, tak, do wejścia, bo ten pochwyt też może mieć kilka rozwiązań. Tak, może mieć zarówno sensor dotyku, jak i sensor odcisku palca. O. Także też warto o te rzeczy dopytać. I klawiatura kodowa też, przecież też mamy możliwość. I to bezpieczeństwo tych drzwi z tego słynnego Judasza, łańcucha na drzwiach, tak, też przeszło sporą metamorfozę. Mamy zgodnie z duchem czasu te elektroniczne zabezpieczenia, tak jak wspomniałeś, wizjer elektroniczny, czy też klawiaturę kodową, czytnik linii papilarnych, sensor dotyku. No tu jeszcze chciałbym wspomnieć, jeżeli mówisz o bezpieczeństwie, to są takie mechaniczne dwie rzeczy typu czpienie antywyważeniowe, które też możemy zastosować w drzwiach Solano, jak i kontraktron, który podpinamy pod alarm w całym budynku, który, jeżeli inwestor oczywiście się zdecyduje na takie rozwiązanie. Także warto, szanowni inwestorzy, warto o te rzeczy dopytać, tak, sprzedającego przy personalizowaniu waszych drzwi. Nie skupiajcie się też tylko na kolorystyce i wymiarze, ale warto dopytać o te dodatkowe możliwości. Kolejne pytanie. Drzwi wejściowe, prawe czy lewe? No to już jest chyba słynny dylemat rozstrzygany na wielu forach kabaretowych. I nie tylko. Dokładnie. Ale tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To są kwestie indywidualne, które powinien inwestor określić, czy też jego projekt. On określa jasno, czy te drzwi mają być prawe, czy też lewe.
Przerwę ci tylko. Podstawowa zasada, prawe czy lewe, to nie jest kwestia dużego palca u lewej nogi, czy od której strony śpimy, tylko... Strony zawiasowej. Zawsze stajemy przed drzwiami po stronie, w której widzimy zawiasy i ona określa nam stronę otwierania, stronę zawiasową. Nie? Czyli jak staję przed drzwiami, zawias mam po prawej stronie, to znaczy, że mam drzwi prawe. Drzwi prawe. Dokładnie tak. Nie ma, ale tu jak wspomniałeś odnośnie, czy to są prawe, ale mogą być również prawe do wewnątrz, jak i na zewnątrz. I tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie ułatwiasz. Tych aspektów jest bardzo dużo, no i niestety trzeba o nich wspomnieć, bo są to bardzo ważne aspekty. Przyjmuje się w niektórych krajach, czy też kulturach, że drzwi powinny być otwierane do wewnątrz, ze względu na to, że każdego gościa wpraszamy. W związku z tym te drzwi są otwierane do wewnątrz. Jest to dosyć logiczne, że my gestem zapraszamy, otwierając drzwi do wewnątrz, tak, żeby wpuścić gości, albo żeby też, no czasami, szanowni państwo, czasami jest też kwestia usytuowania tych drzwi, czy budowy całego wejścia, różnych ścian pobocznych, występujących, murków, niemurków. Warto się też nad tym zastanowić i na sucho sobie potrenować wchodzenie czy wychodzenie, jak chcemy się dostać do tego naszego domu, żeby później nie było rozczarowania, że nagle otwieramy drzwi i zastanawiam się, jak je zabezpieczyć, bo uderzają nam jakąś donicę czy murek. Tu już mówię z własnego doświadczenia, bo mam właśnie takie drzwi, gdzie później dopiero zastanawialiśmy się nad tym, jak je zabezpieczyć, żeby ich nie uszkodzić poprzez kompozycję donic na schodach. Także polecam zastanowić się na sucho przed podjęciem decyzji prawe czy lewe, wejściowe czy do wewnątrz czy na zewnątrz, bo wejściowe czy wyjściowe to już jest spór na inną dyskusję. I ostatnie z pytań, najczęściej zadawanych w tej naszej popularnej wyszukiwarce. Drzwi zewnętrzne bez zawiasów. Tak, jest taka opcja. To się te zawiasy nazywają się zawiasami ukrytymi. Ich po zamknięciu drzwi po prostu ich nie widać. One są ukryte pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Zamówienie takowych drzwi wiąże się z dodatkową dopłatą, ale wiąże się to również z kwestią wizualną. Po prostu jest to bardzo ładne, estetyczne rozwiązanie. I komfort użytkowania. I też podobnie jak w oknach skrytym zawiasem, bezpieczeństwo też wzrasta, prawda? No bo dokładnie tak. Jednak ten dostęp do zawiasu jest utrudniony. Tak, gdyby ktoś... Praktycznie niemożliwy, no bo trzeba by było wyważać te drzwi. Też nie ma takiej opcji, nie po prostu. Tak, czyli tutaj nie tylko od razu drzwi jako klasa RC i antywłamaniowe, bo poprzez prosty zabieg, tak, zastosowanie krytych zawiasów podnosimy standard i bezpieczeństwo naszych drzwi. Szanowni państwo, to było ostatnie z najczęściej zadawanych pytań w wyszukiwarce. Mam nadzieję, że wraz z kolegą Maciejem przybliżyliśmy wam troszkę i rozjaśniliśmy te wątpliwości. Serdecznie bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję ci, Macieju, za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. I zapraszam was na kolejne ciekawe, dotyczące innych pozostałych produktów z domu.